Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny. Dzisiaj już 19 vlogmas, co oznacza, że już długo tutaj siedzicie ze mną i mam nadzieję, że wszyscy fajnie się bawimy i malujemy wspólnie. No i co mogę powiedzieć? Oczywiście aktualizacja gardłowej sprawy. Jest lepiej, aczkolwiek oszczędzajmy głos, bo wiecie nam, człowiek nie zna dnia i godziny i w każdej chwili możemy się pogorszyć. Ale pewnie patrzycie na mnie i myślicie sobie, o nie, znowu niebieski makijaż. Ale tak, znowu niebieski makijaż dzisiaj będzie. I słuchajcie, co ja tutaj dzisiaj mam? Właściwie pomyślałam sobie wczoraj, że ten vlogmas to powinien się nazywać turbo vlogmas, bo prawie w każdym vlogmasie ja tutaj jadę z turbo pigmentami. No ale jak nie jechać? Kto raz kosztował turbo pigmentów na oczach, ten wie jak to jest. No to jest naprawdę turboholizm, to już jest nieuleczalna choroba. Co mogę na ten temat powiedzieć, co będziemy robić? Dobrze, będzie niebieskość. Ale jaka niebieskość? Halo gardło, halo saba. Cageling. Dawno nie było, nie? Ale uwielbiam ten niebieski. Robin. O, tutaj, tutaj. Tak to wygląda. Zastanawiam się też nad tą niebieskością tutaj. Frosty. Myślę, że ona ma taką właśnie zimową nazwę, taki królewski. Bo chciałabym też użyć jego wysokości, ale nie wiem, co by na to by była wczoraj. Zobaczycie. Dobra, i oczywiście turbina. Wygląda naprawdę jak po sztormie. Co z turbiny możemy sobie tutaj dzisiaj pojechać? Pomyślałam, że wykorzystamy sobie srebro w wewnętrznym kąciku. I to jest to srebro, które na imię ma chaos. Także wydaje mi się, że z tego skorzystamy. No i zastanawiam się, czy złapacza tutaj czegoś nie ogarnąć, na przykład niebieskie ombre, ale to zobaczymy, no bo patrzcie, ile ja sobie przygotowałam tych palet. No po prostu trzeba być durnym, no ale co? I teraz tak. Skoro odkryłam, że na białą kredkę, dzięki jednej z Was oczywiście, można nałożyć sobie cień na linię wodną, i mam nadzieję, że nic mi się tutaj nie pyknie, no to skorzystamy również i tym razem z tego sposobu. I tutaj mam, słuchajcie, te neony od Thermon Cosmetics i ten pojedziemy z tym. Także taki mam plan, a wiecie jak to jest z planami? Plany no bardzo lubią się rypnąć. Także nie wiem. Mam tutaj też neon pastele mat, bo zastanawiałam się, czy nie użyję sobie niebieskości na załamanie powieki. Także to tyle tytułem wstępu. Dzisiaj szybko malujemy się i wychodzimy. Jest ranek, jakieś tam zalążki śniegu, więc coś się dzieje, jest mróz. A ja oczywiście w krótkim rękawku i tak wiecie. Oczywiście staram się, jak normalny człowiek, nawet mam zimową kurtkę w tym roku, w zeszłym też miałam. Oczywiście pod spód ubieram krótki rękawek, no, ale tak to wygląda, nie przedłużajmy. Zaraz się przybliżę i będziemy sobie działać z tym oto makijażem zaplanowanym. A jak wyjdzie, no to się okaże w trakcie i po fakcie. Okej, jedziemy z tym makijażem, no i zacznijmy sobie od palety Neon Pastele Matte. Tak jak obiecałam, oczywiście wiecie, obiecanki, cacanki. A jak wyjdzie, no to może wyjść jak zeszłoroczny śnieg. Ale zobaczymy. Bądźmy pozytywnie nastawieni i zaczniemy od tego cienia niebieski. Już się w tym momencie zastanawiam, jaką sobie pomadkę zapodam do tego, bo wiecie jak to jest. Do takiego monochromatycznego makijażu niebieskiego, bez żadnego innego kolorystycznego akcentu, no trudno jest dobrać jakąś ludzką pomadkę. A ja bardzo lubię fioletową. Nie, co ja opowiadam? Ja bardzo lubię, słuchajcie, jaką pomadkę, przyznaj się, tę szarą pomadkę, czyli Maybelline Super Stay Matte Ink Hunters, ale wiecie, to jest taki dosyć kontrowersyjny kolor i nie dość, że wygląda się jak trup, w czym ja oczywiście się lubuję i no makijaż na trupa to ja poproszę, zapraszam, ale jeszcze w zimie wygląda to tak czasami dosyć dziwnie, więc no nie wiem. Ale zobaczymy, jak nam tutaj to wszystko wyjdzie. Jednak wydaje mi się, że właśnie na tej szarej pomadce się skończy. Zresztą ona jest bardzo trwała. Dzisiaj jeszcze muszę pójść do Golden Rose, bo słuchajcie, tak sobie obiecałam, będę używać tej kredki Vibo do końca i nic nie kupuję. Dziadu jeden, nic nie kupujesz, ale ja się po prostu już tak przyzwyczaiłam. Zresztą ja tam przychodzę co miesiąc do tej pani, ona mnie już poznaje i sobie rozmawiamy o turbopigmentach. Także no. Ale nie no, ile ja już zużyłam tych kredek, zresztą widzieliście wczoraj, no skandal, jak na jedną osobę,
to po prostu i w tak krótkim czasie. Cały czas dokładam tutaj, ale wiecie, jest jak jest na razie. Tutaj spoglądam jeszcze i tak oddycham, tak wiecie, na czuja, bo mam kolejny kabel do telefonu i ten kabel już po kilku dniach źle się czuje w moim towarzystwie, bo jakoś tak nie chcę łączyć. Także naprawdę, Saba niszczycielka kabli. No, takie są fakty, takie są fakty. No i co? Jedziemy, słuchajcie, z tym cieniem Cageling na całą... Cageling, on się tak nie nazywa, Saba, już nie wymyślaj, nie wymyślaj. Dobra, z tą paletą Cageling oczywiście i pojedziemy sobie z tym cieniem na całej powiece. Mam wrażenie, że dzisiaj rozpocznie się u mnie Chrypolandia, ale może nie, może nie. No miejmy nadzieję, że nie. Jedziemy z tym cieniem, walniemy go na całą powiekę. Naprawdę bardzo ostatnio polubiłam w ogóle też połączenia niebieskiego z fioletem. Bardzo mi się to podoba. Tutaj wiecie, ja tak uważam, bo mam konstrukcję, na której się maluję, a właściwie na której oparłam lusterko, czyli chyba 6, tak? 6 palet. O, cudny jest ten cień, prawda? Tutaj wszelki możliwy osyp zbieram tym pędzlem. Także nic tutaj się nie martwimy. No i tak wiecie, nakładam sobie po prostu cały ten cień na ruchomą powiekę. No dobra, wydaje mi się, że przydziadowałam i trochę tego niebieskiego cienia, nie było to moim zamiarem, trochę tutaj jego, wiecie, zabrałam, natomiast wracam sobie do tego samego pędzelka i no trochę tutaj go jeszcze dodam, wiecie. Jak mogę, to dlaczego nie? Także... Pisałyście też często, że trudny jest makijaż niebieski, w sumie ja się z tym zgadzam, żeby fajnie wyglądać i nie wyglądać jak ta przysłowiowa Kleczkowska albo pani z Mięsnego, nie urażając oczywiście nikogo, no to... No trudno, trudno, ale jak już się uda, no to efekt jest może nie piorunujący, ale spoko. Tak to wygląda, słuchajcie. I na dolnej powiece również sobie pojedziemy z tym cieniem niebieski z Glam Shopu. Okej. Jedziemy, jedziemy, jedziemy z tym cieniem i pewnie to będzie dla Was wielkie zaskoczenie również z tym cieniem Cageling. Wydaje mi się, że ja się tutaj tak osypałam na niebiesko, ale to nic, makijażu twarzy nie ma, więc się tym nie przejmujemy, więc nadal biorę cień niebieski i postaram się go tutaj tylko w kąciku, aczkolwiek nie obiecuję, że na tym się skończę. Okej, delikatnie, delikatnie w kąciku. Dużo się nam tutaj dzisiaj dzieje, co? Nie, właśnie nie. Ale postaramy się, żeby to wyszło ładnie. Okej, fajnie by było tutaj coś przyciemnić. Ten kącik. I słuchajcie, ja mam tutaj taki cień, który się nazywa Schwagen. Tu? Co to jest za kolor? Dobra, postaram się troszeczkę. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. Troszeczkę tego koloru. Tutaj powinnam raczej zmienić pędzel. I tak też uczynimy. No i troszeczkę tego tutaj koloru. Żeby tak delikatnie przyciemnić. Kąciku, nie łzaw dzisiaj, weź, dzisiaj sobie zrób przerwę. Dzisiaj bardzo bym Cię prosiła, żebyś nie łzawił. A ten makijaż, wiecie, ja go potrzebuję na cały dzień. Wiem, że ja tak codziennie mówię, ale naprawdę dzisiaj jest mi potrzebny. Okej. No i tak to wygląda. Na razie, oczywiście. I tak jak wspominałam, pojedziemy sobie z tą białą kredką. Saba, gdzie dałaś białą kredkę? Tutaj to jest kredka na linię wodną z Pierrenne. Ciekawa jestem, czy ona jest dostępna na szmatyle, słuchajcie.
może nie wiosen, ale już jest starsza pani. Dobra, i jedziemy z tym cieniem. Z którym? Z niebieskim neonem. On się nazywa... Halo, halo, Cotton Candy Sky. Dobra. Okej. No, i teraz... To się nam podoba. Dobra. Teraz chwilę, słuchajcie, się zastanówmy, co zrobić z tym turbo pigmentem. Czy nakładamy jego wysokość, czy nakładamy niebieskie ombre. Ale wydaje mi się, że no... że sobie pomrugamy. Halo, Saba. Że sobie pomrugamy. Chyba nałożymy niebieskie ombre, co? No dobra, tak też uczynimy i biorę klej z Inglota, daję tutaj na środek i dam również wewnętrznym kąciku, no bo tutaj pójdzie nam srebro. Także jedziemy z niebieskim ombre. Halo, łapaczu. Łapiemy za łapacz. Oczywiście wszystko jest w pudełkach, no bo nie mogłam sobie wcześniej otworzyć, nie? Dobra. I no. I to jest to. Dobra, teoretycznie miał być to makijaż spotlight, ale dobra, tam. Wzmocnimy sobie jeszcze ten kącik zewnętrzny w takim razie, ale tak to wygląda z tym kolorem. I teraz się zastanawiam, czy srebro tutaj będzie mi potrzebne, czy podciągnąć sobie tutaj, słuchajcie, niebieskość i chyba sobie podciągnę tę niebieskość, więc... bo tutaj dosyć dużo się dzieje, więc już nie przesadzajmy. Więc już nie przesadzajmy. I tak sobie pomyślałam, że może weźmiemy sobie tę niebieskość z Nabli. Okej, okay. Tutaj jest taki toper. Ale zanim to uczynimy, słuchajcie, on się nazywa Adoration. No, tak on wygląda. Zanim to uczynimy, słuchajcie, to jednak nałożymy go na coś. Czyli przeciągnę sobie po prostu... ten ciemny cień z palety Caitlyn. Albo jeszcze sobie troszeczkę to tutaj wzmocnię. Okej. Dobra. Mam nadzieję, że Was to nie przeraziło. Trochę dużo tego koloru tutaj jest. Ale nie martwimy się tym. I zaraz sobie jeszcze to rozblenduję. Zaraz. Okej. Tak dosyć delikatnie postaram się. Tutaj jeszcze poprawię ten cień niebieski, bo podoba mi się to. Aha, teraz wszystkie palety zdecydowały... A! Może sobie spadniemy. Dobra, więc ten niebieski niech on sobie tutaj jeszcze będzie. Natomiast... nałożyłam już klej, ale on się troszeczkę tutaj wytracił, także spróbujmy sobie z tym cieniem z Nabli. Nie wiem, czy on też nie miał jakichś tam fioletowych tych drobinek, ale nie. Dobra. Okej, i tak delikatnie rozświetlony ten kącik. Niech sobie zostanie, także... zrezygnowaliśmy tym samym właśnie z turbiny. No i tak to wygląda na ten moment. Oczywiście dołożymy rzęsy, twarz. Twarz do istniejącej twarzy. Ale na razie wygląda to tak. No i mam nadzieję, że jakoś możliwie rozetrę sobie jeszcze tutaj trochę. Teraz się okaże, że na całej powiece jest. Ale to nic. Niech on sobie będzie. Tu trochę wygląda jak fiolet. Nie, no myślę, że na razie może być, więc oczywiście jeszcze się Wam pokażę z efektem końcowym, ale na razie wygląda to tak. No dobra, na razie jest tak.
Wzięłam jeszcze, ogarnęłam tę czerń. Teraz ja się tak czepiłam tego, żeby robić, wiecie, te kreski tutaj. No może to teraz nie wygląda jak kreska, ale żeby sobie tak przydymić tą czernią, jakaś tak czerń mnie napadła grudniowo. Także na razie tak, a zaraz jak będzie z całą facjatą, to mam nadzieję, że będzie już znośnie. Okej, i tak wygląda skończony makijaż, co oznacza, że w dzisiejszym vlogmasie widzimy się po raz ostatni. I tak sobie stwierdziłam, że dzisiaj ten makijaż to mi tak, słuchajcie, no w bólach powstawał, bo stwierdziłam, że ten odcień, który chciałam walnąć do tego golfu, którym już mi jest gorąco, to może nie do końca, a może jeszcze coś dodam. I wiecie, później jak się te kolory wymieszały, no to powstała mieszanka wybuchowa, która niekoniecznie odpowiada kolorystycznie dokładnie temu, co tutaj mam, ale też uznałam, że będzie mi i tak makijaż pasować do szalika i do butów i do płaszcza. Także no, nie ma tego złego. No i tak to dzisiaj wygląda. Oczywiście stwierdziłam jeszcze, że na dolnej powiece mam za mało turbopigmentów, więc walnęłam sobie turbopigment jego wysokość, co oczywiście zobaczycie zaraz na zbliżeniu. No i mam nadzieję, że mimo wszystko makijaż Wam się podobał. Pomadki spodobał makijaż... Powtarzasz się sama, takich rzeczy nie robimy. Pomadka, której dzisiaj użyłam, to K-Lips Candy Shop. Tak ona wygląda. Bardzo fajny, taki przyjemny nudziaczek. No i co? Na dzisiaj się żegnamy. Widzimy się już niedługo, bo widzimy się jutro. Oczywiście zachęcam Was do pozostawienia czegoś po sobie w sekcji komentarzy. Dajcie znać, jak tam u Was świątecznie idzie, bo to już 19 dzień. Czy już czujecie atmosferę świąt? Czy jeszcze nie? Czy już marzycie o barszczu z łóżkami? Czy jeszcze nie? No, także widzimy się jutro. Do zobaczenia, do jutra. Cześć!